Witam Was, moi drodzy. W tym filmie chciałem Wam pokazać taką metodę DAE, która jest przeznaczona dla samouków, którzy zaczynają dopiero swoją grę na gitarze od zera, od podstaw. Metoda ta pozwala grającemu samoukowi oswoić się z gitarą, grać takie proste trzy chwyty, na której ta metoda jest oparta, czyli to jest akord D-dur, A-dur i E-dur, i poprzez jeden schemat chwytu akordu możecie poruszać się wzdłuż gryfu gitary. Ale ja Wam to tutaj krok po kroku też pokażę. I tym pierwszym akordem, który samouk, który już ma, kupił sobie gitarę elektryczną, akustyczną czy klasyczną i chciałby zacząć uczyć się gry na gitarze, to pierwszym takim krokiem jest nauczenie się schematu akordu D-dur. I tutaj zobaczcie, na drugim progu, na strunie G, pierwszym palcem przyciskacie tu strunę, drugim palcem na drugim progu struny tej E najcieńszej i na trzecim progu struny H przyciskacie strunę. I to jest akord D-dur. I nauczcie się tego schematu. To jest taki Wasz pierwszy krok w nauce gry na gitarze. I znacie ten akord D-dur, też macie tu schemat pokazany, jak łapać ten akord D-dur. I już powiedzmy, że się nauczyliście tego schematu opalcowania tego akordu D-dur. To sobie ćwiczycie takie różne bicia. Jak już znacie, już mniej więcej opanowaliście sobie ten schemat tego akordu D-dur i żeby ta nauka nie była taka nudna, to możecie tym samym, jednym tym schematem, który łapiecie akord D-dur, możecie ten sam schemat przesuwać wzdłuż gryfu gitary i przez to uzyskując takie fajne brzmienia. Także jednym akordem, którego się nauczycie na początku swojej drogi z nauką z gry na gitarze, możecie grać sobie takie ciekawe melodie jednym schematem. Zobaczcie. Chwytamy akord D-dur. Przesuwamy do piątego progu. I do siódmego. Zobaczcie. I przez to uzyskujemy takie fajne brzmienie. Jednym schematem przesuwacie się wzdłuż gryfu gitary. To jest taki jeden schemat z wykorzystaniem tego schematu. Potem i drugi, zobaczcie. Jeszcze raz to powtórzę, te dwa schematy grane na jednym akordzie, na jednym schemacie. Teraz przechodzimy do akordu A-dur. Akord A-dur jest łapany pierwszym palcem tutaj na strunie D na drugim progu, na drugim progu G i też na drugim progu struny H. Niektórzy łapią taką poprzeczką bary, ale Wy jak na początku się uczycie, to łapcie ten standardowy chwyt akordu A-dur.
i sobie grajcie różne takie, stosujcie różne bicia. I jak już sobie w miarę tak opanowaliście ten akord A-dur, to tak samo jak było przy akordzie D-dur, tutaj przy akordzie A-dur tym samym schematem możecie przesuwać się wzdłuż gryfu gitary tym samym schematem, uzyskując fajne brzmienia. Też macie to na schemacie. Przez to też po prostu oswajać się z gryfem gitary i poszerzać swoją wiedzę na temat gry na gitarze. Także zobaczcie, łapiemy akord A-dur. Przesuwamy się do piątego progu. Do siódmego. Jeszcze raz. I drugi schemat z wykorzystaniem tego akordu A-dur. Opanowaliście akord D-dur i akord A-dur i możecie już sobie już tymi schematami, takimi samymi schematami tego akordu przesuwać się wzdłuż gryfu gitary i uzyskiwać takie fajne melodie, to teraz przechodzimy do tego ostatniego akordu z tej metody DAE, który pozwoli Wam zacząć naukę gry na gitarze od zera. I tym ostatnim akordem jest akord E-dur. I on jest łapany tutaj na pierwszym progu na strunie D, na drugim progu struny A i na drugim progu struny D. Też macie oczywiście schemat tego akordu E-dur, ale to są podstawowe te trzy akordy w tej metodzie: A-dur, D-dur, A-dur i E-dur. I też ćwiczycie różne bicia. Znając tutaj już ten akord E-dur, możecie też przesuwać się wzdłuż gryfu gitary, uzyskując takie fajne brzmienia i po prostu fajnie, ucząc się, fajnie się też bawicie. I zobaczcie. Zaczynamy od akordu E-dur. Tym samym schematem przesuwacie do piątego, do siódmego. I wracacie. Jeszcze raz. I druga wersja. Raz. To zobaczcie, na tych trzech akordach możecie grać już prostego bluesa. Zobaczcie. Możecie tak przytłumić strun.
jednym stylem, który możecie tutaj sobie uzyskać, znając już tą metodę DAE, możecie zagrać już takie proste flamenco. Zobaczcie, łapiecie akord E-dur, schodzicie w dół i wracacie. I możecie takie hiszpańskie bicie, jakby flamenco. Posłuchajcie. Trochę wyżej. I następnym utworem, który bazuje na tej metodzie z wykorzystaniem akordów D-dur, A-dur, E-dur, jest utwór zespołu U2, Desire. Posłuchajcie, to coś takiego jest. Następnym utworem, na którym możecie się uczyć gry na gitarze, a który jest oparty właśnie na tych trzech akordach D-dur, A-dur i E-dur, jest utwór zespołu The Trox, Will Think. I on jest oparty na akordach A-dur, D-dur i E-dur. To jest tak. Także moi drodzy, ćwiczcie, jeżeli zaczynacie po prostu grę na gitarze od zera. Myślę, że ta metoda dużo Wam ułatwi. Ja od niej też zaczynałem grę na gitarze, uczyłem się, nauczyłem się tych trzech właśnie podstawowych akordów, D-dur, A-dur, E-dur. Obgrywałem sobie je wzdłuż gryfu gitary, tym samym schematem, a potem po prostu sobie grałem takie flamenco, takiego łatwego bluesa. Także widzicie, też można już sobie zagrać piosenkę zespołu U2, Desire, The Trox, Will Think, ale też wiele, wiele innych utworów. Jeżeli już sobie opanujecie tą łatwą metodę dla samouków, to później nauczycie się pozostałych tych podstawowych akordów tej gramy C-dur, jak akordy C-dur, F-dur, G-dur i H-dur, bo już D-dur, E-dur i A-dur znacie, a potem po prostu no już idźcie tą swoją drogą, rozwijajcie się, grajcie dużo utworów, ćwiczcie i rozwijajcie swoją tutaj wyobraźnię też muzyczną, grając też na gitarze. Także moi drodzy, bardzo dziękuję za oglądanie i pozdrawiam Was serdecznie.